Bajeczki! Mam nadzieję, że tęskniliście, bo ja bardzo, bardzo, bardzo. No, dzisiaj również będzie bajka na specjalne życzenie, bo jak ktoś mi napisze, jaką bajkę lubi najbardziej, to ja wtedy wiem, czego szukać w lisich książkach z bajkami. No, tak więc dzisiaj posłuchajcie proszę bajeczki o brzydkim kaczątku. Spodziewaliście się, że będzie brzydkie lisiątko, co? Nie ma mowy, liski są piękne wszystkie, nie ma brzydkich. No, poza lisicą czarownicą, nie? Ale to wyjątek. Poproszę książeczkę o brzydkim kaczątku. A widzicie? Kaczuchy nawet są na okładce, no. I strona ta taka, no, o właśnie ta. Grunt to sobie dobrą asystenturę wychować. A tytuł już był, to zaczynamy. Dawno, dawno temu w pewnym kaczniku... Co? Nie wiecie, co to jest kacznik? No weźcie. No, kury mieszkają w kurniku, gęsi mieszkają w gęśniku. No to kto mieszka w kaczniku? No przecież, że kaczki. No, czasami to się naprawdę musicie dopytywać o najprostsze rzeczy. Dawno, dawno temu w pewnym kaczniku mieszkała mama kaczka. I jak to każda mama, to miała dzieci. Wykluło jej się tych kaczątków. Kaczątek. To ja źle przeczytałem teraz. Wykluło jej się tych kaczątek. Oho, ho, ho, ho. I jeszcze ciut, ciut. Dziwna miara. Ale na pewno was to nie zdziwi, że kaczki nie umieją liczyć. Nie to co ja. No i mama kaczka się nimi opiekowała, opiekowała, aż w końcu nadszedł czas, że ta cała czereda miała wyjść na spacerek. No więc wyszły sobie i chociaż to kaczki, to szły za mamą gęsiego. Ot. Uczą się obcych zwyczajów i tradycji. No, więc poszły sobie gąsiego za mamusią kaczusią i tak sobie chodziły, chodziły, w kałużach się taplały, no a potem nad wieczorem do domu wracały. Czyli dokąd? Tak jest, do kacznika. Ale no, się wytnie. Ale któregoś wieczoru mama kaczka zauważyła, że w kaczniku jest coś ciasno. Przeliczyła wszystkie swoje kaczątka i się okazało, że ich było oho, ho, ho i ciut, ciut i jeszcze kapka. To jest miara kaczek na bardzo, bardzo dużo. Przeliczyła raz jeszcze i wyszło jej tak samo. I nagle zobaczyła kaczątko, którego wcześniej nie widziała. Jakieś takie większe od innych i jakieś takie dziwne, takie jakieś pokraczne i czarne. To się mama kaczka zdziwiła. Ale ponieważ była mamusią, wie o wielkim sercu, a dodatkowo znała piosenkę, że wszystkie dzieci nasze są, to pomyślała, brzydki, nie brzydki, ale mój. No i tak samo się nim opiekowała. I tak samo kazała gęsiego za innymi kaczusiami chodzić. No i te dziwne kaczątko
o którym całe podwórko mówiło, że jest brzydkie. Ale po cichu, żeby mamy kaczki nie urazić, bo miała mocny dziób i potrafiła go używać. Ale to tylko dygresja. Mądre słowo. No, więc zgubiłem się. Bo mi przeszkadzacie za mnie. Więc to kaczątko, o którym całe podwórko mówiło, że jest brzydkie, chodziło gęsiego za innymi kaczusiami. Aż przyszedł czas, kiedy mama kaczka powiedziała do swoich dzieci: czas się nauczyć pływać. I zaprowadziła je nad staw. I tak wszystkie kaczuszki i kaczorki po kolei, jeden za drugim, też gęsiego. Ciekawe, gęsi nie potrafią pływać. Wskakiwały do tej sadzawki, a te brzydkie kaczątko nie. Mama kaczka mówi: no wyjdź, nic ci się nie stanie. A brzydkie kaczątko mówi: a-a. No to mama kaczka znowu mówi: wyjdź, zobacz, twoi bracia i siostry pływają, tylko im nóżki furczą i tylko kuperki się kręcą. A kaczątko mówi: a-a. No i tak mama kaczka prosiła, namawiała, aż w końcu uciekła się do ostateczności, czyli zasadziła mu kopa kaczą łapą w pupkę i kaczątko wpadło do sadzawki. I zaczęło się taplać, i zaczęło się pluskać, ale tak naprawdę mocno, szalenie. A kiedy pluskać się skończyło i się z sadzawki wynurzyło, bo się okazało, że niepotrzebnie panikowało, bo jak wstało, to tej wody było w nim po kolana, znaczy w tej sadawce, to się okazało, że to wcale nie było brzydkie kaczątko, tylko piękny lisek, który się przypadkiem w błocie utepłał. I piękny lisek poszedł sobie do lasu, zostawiając swoje przybrane bracia i siostry i zemdloną mamę kaczkę na brzegu stawu. Koniec! Uwielbiam tę bajkę, po prostu uwielbiam. No, a wam jak się podobała? Co? Nie słyszę. Wiecie co, napiszcie po prostu. To mi asystentura przeczyta, bo ja się zmęczyłem na dzisiaj. No ile można czytać, nie? No. Więc jeżeli macie też jakieś swoje ulubione bajki i jesteście ciekawi, jakie będą ich lisie wersje, to napiszcie też koniecznie, żebym wiedział, co mam szukać przez cały tydzień. No to tyle. To się teraz troszeczkę zdrzemnę, odsapnę. Poproszę zabrać książeczkę. Dziękuję. I podrapaj trochę, co? No. Dziękuję. No, to do zobaczenia. Pa! Oj, tak jeszcze zaprawię. Udarlawy, piękny, no mówię, nie ma brzydkich lisiątek, są tylko ładne. Lustereczko, powiedz przecie. A ciekawe, jak brzmi ta bajka po lisiemu.